Cześć, tu Marek Kramarczyk. Seria o Pacyfiku jest już niemal skończona i będzie jeszcze jeden film, ale nie wiem, kiedy go jeszcze opublikuję. Natomiast teraz czas ruszyć się z domu i w najbliższych tygodniach pokażę wam trochę Polski. Zaczniemy od Dolnego Śląska. Jechałem tam z Małopolski i po drodze zatrzymałem się w województwie opolskim. To w końcu wyjazd fotograficzny i aż głupio byłoby nie odwiedzić zamku Można, zwłaszcza, że był właściwie na trasie. Tego wieczoru nie tylko ja przyjechałem robić tutaj zdjęcia. Zamek służył za plener czterem różnym sesjom ślubnym i co chwilę wpadałem na pannę młodą w białej sukni. Sądząc po urodzie tego miejsca, nic w tym dziwnego. Chmury dodały uroku i mroku tej fotografii. Niestety wkrótce zaczęło padać, a w nocy przyszła nawałnica i dalsza droga na Dolny Śląsk nie była przyjemna. Najbliższe dni miały być pełne deszczu i ta prognoza, jak to zwykle bywa, się sprawdziła. Niestety nie udało się zrobić wszystkiego, co planowałem, no ale z naturą nie wygrasz. Niestety pogoda chyba nie chce, żeby nakręcił ten film i chyba cały wyjazd na Dolny Śląsk ograniczy się do tego, że będę czekał na jakieś okno pogodowe i postaram się wykorzystać je jak najlepiej, żeby coś wam pokazać. Czasami trzeba po prostu dostosować się do panujących warunków. W tej piosence, a wyśpiewam nasze wakacyjne plany, droga na Hel. A propos, kierowcy, dostosujcie tempo jazdy mniej więcej do brzmienia tego utworu, niepokojące wieści z dróg, niestety o wypadkach, kolizjach już za... Jesteśmy w kolejnym fotogenicznym miejscu, w twierdzy Srebrna Góra. Według internetu jest to największa twierdza górska w Europie. Miałem potwierdzić to u przewodnika, natomiast zrobiło się okno pogodowe i stwierdziłem, że się odłączę od grupy, żeby polatać sobie dronem, dlatego bazuję na internecie. Mimo deszczów, nie tylko ja wybrałem się na Dolny Śląsk. Tłumów może nie ma, ale turystów spotykam wszędzie. Ludzie ewidentnie mają dość tej izolacji. Ciągłe opady na pewno nie były czymś wymarzonym podczas takiego wyjazdu, ale pływając po morzach i oceanach nauczyłem się, że z pogodą nie ma co walczyć. Trzeba ustawić żagle i płynąć jak każe. Zaletą deszczu jest to, że wszystkie górskie potoki i wodospady będą wyglądały efektownie. Jadę więc w kierunku Szklarskiej Poręby, żeby odwiedzić wodospad Szklarki. Po drodze zatrzymuję się przy Zamku Książ. Aura w Wałbrzychu nie jest aż tak łaskawa jak była w Możnie, ale mroczna i ponura wersja zamku też ma swój urok. Za to ogrody znajdujące się na terenach zamkowych prezentują się świetnie. Rośliny chyba czekały na ten deszcz. Kiedy dojeżdżam do wodospadu Szklarki, ulewy zamieniają się w lekką mżawkę.
Powietrze pachnie świeżością. Woda w potoku Szklarka jest rwąca i ma brunatny kolor. To efekt intensywnych opadów w ostatnich dniach. Dla mnie idealnie. Choć przy samym wodospadzie tworzy się kolejka, bo każdy chce mieć perfekcyjne ujęcie. Dla tych chcących bawić się w fotografię trochę poważniej, mam cenną wskazówkę. Żeby nawet niewielkie górskie potoki wyglądały na zdjęciach ciekawie, warto rozmyć wodę. Robimy to przez ustawienie dłuższego czasu naświetlania. W tym przypadku było to 5 sekund. A do wykonania takich zdjęć będą nam potrzebne 3 rzeczy. Oczywiście aparat z trybem manualnym, statyw oraz filtr szary, który ograniczy nam ilość światła zastanego. Jeśli jest już wystarczająco ciemno, to czasem możemy takie zdjęcie zrobić nawet bez filtra. Wodospad Szklarki ma 13 metrów wysokości i jest drugim najwyższym wodospadem w polskiej części Karkonoszy. Miano tego najwyższego przypada leżącemu nieopodal wodospadowi Kamieńczyka. Ma 27 metrów wysokości. Planowałem się tam udać, ale zgadnijcie. Deszcz. Jeśli chcecie fotografować drogi, zwłaszcza z lotu ptaka, to nie ma lepszego miejsca w Polsce niż Szklarska Poręba. I za mną jest właśnie ten słynny zakręt śmierci. A że akurat nie pada, to postanowiłem sobie trochę polatać dronem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiatr rozwiał na chwilę chmury i mimo niekorzystnych warunków zaryzykowałem lot dronem. Było trochę nerwowo. Najpierw ostrzeżenia o zbyt silnych podmuchach, a potem utrata połączenia z dronem dodały mi kolejnych siwych włosów. Ale było warto. Piękne okoliczności zgrały się w doskonałym czasie. Parujący, górski las nadał zdjęciu dramaturgii, a przejeżdżający w odpowiedniej chwili samochód o idealnie kontrastującym kolorze stał się wisienką na torcie tej fotografii. Myślałem ostatnio o tym, żeby zrobić film na temat suszy, o jakiejś wysychającej rzece, natomiast po ostatnich 4 dniach ciągłego deszczu trzeba będzie zrobić film o powodzi. Zapora Pilchowice jest drugą co do wielkości i drugą najstarszą zaporą w Polsce. Ma 69 metrów wysokości, a jej budowę ukończono w 1912 roku. Powstały w ten sposób zbiornik pilchowicki, mimo urokliwego położenia, nie cieszy się wielką popularnością w naszym kraju. To idealne miejsce na tegoroczny wyjazd na żagle. Przynajmniej jeśli chcemy uniknąć tłumów. Dzisiaj dla odmiany nie pada, więc przyjechałem do Gór Stołowych, gdzie pójdziemy sobie robić zdjęcia na Szczeliniec, bo jak nie teraz, to kiedy? Po tygodniu czekania na przerwy w deszczu, słoneczny dzień przyjąłem z wielkim entuzjazmem. Szczeliniec Wielki to najwyższy szczyt w Górach Stołowych. Leży na terenie Parku Narodowego. Szczeliniec zbudowany jest z piaskowca, a jego największą atrakcją jest trasa prowadząca przez najciekawsze formacje skalne. W wyniku erozji przybrały one formy zwierząt. I tak możemy tutaj spotkać małpę, kwokę czy żółwia. Na szczycie jest też schronisko, gdzie można wypić dobrą kawę lub coś innego, oglądając piękną panoramę terenu. Na koniec zabiorę Was w miejsce, o którym dowiedziałem się zupełnym przypadkiem. Jestem właśnie w Międzygórzu, czyli miejscowości, z której przegonił mnie ostatnio deszcz. No a bardzo chciałem tutaj polatać sobie dronem, bo wygląda wszystko naprawdę efektownie. No i teraz też pada, ale miałem 2 godziny rano, żeby sfilmować sobie wszystko, co chciałem i sfotografować, więc się cieszę. A Międzygórze w ogóle to jest odkrycie tego wyjazdu na Dolny Śląsk, bo miejscówka w ogóle nieznana. A kiedy tutaj przyjeżdżamy, to człowiek się czuje, jakby wszedł do książki o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego, bo wszystko tutaj tak wygląda. Wiedźmiński klimat Międzygórza jest odczuwalny dzięki wielu willom w stylu tyrolskim. Za to z kolei odpowiedzialna jest księżna Marianna Orańska, która kupiła miejscowość w 1840 roku i postanowiła zrobić z niej letniskowy kurort.
to wtedy powstały pierwsze domy gościnne i gospoda. Zagospodarowano też znajdujące się w miejscowości wodospad Wilczki. Zbudowano wokół niego ścieżki widokowe, a nad wodospadem postawiono klimatyczny mostek. Pod koniec ubiegłego wieku Międzygórze zaliczyło spory regres i przestało być popularne, ale dziś znów wraca do łask. Wiele pensjonatów wyremontowano, a otoczona przez góry miejscowość przyciąga coraz więcej letników. Teraz już się z Wami żegnam. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście napiszcie w komentarzach i subskrybujcie kanał, a my widzimy się już za tydzień.